Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy z firmą Joy Day tutaj na FIWE, na targach i specjalnie dla Was będziemy robić krótki materiał. Zobaczycie mniej więcej, jak to wyglądało i postaramy się pokazać kilka fajnych wstawek, także oglądajcie. Siema, witam Was serdecznie na targach FIWE. Przyjechałem dzisiaj tu specjalnie z firmą Joy Day, jak widzicie. Ale chciałbym zobaczyć, chciałbym Wam pokazać jedną rzecz, od czego dzisiejsze targi zaczynamy. Także Kubuś mnie sprawdzi, czy jestem dobrym tancerzem. Dzisiaj to robimy w rytmie salsa. Także możecie się pośmiać i możecie to ładnie skomentować. Także muza gra, a my idziemy dalej. Także trzymajcie się, porobimy trochę fajnych wywiadów, co słychać, jak się podobają targi, pogadamy o probiotykach i w ogóle co słychać, także z farciorem. Wcielam się w rolę teraz komentatora, jak widzicie, amatorskie zawody, nie wiem, czy to są K1, czy jakiś kickboxing, także Kuba tutaj pokaże nam, pochwali nam się, jak to wygląda, także młodzi sportowcy zapodają, jak widzicie sami, każdy idzie tą dobrą drogą, myślę, wydaje mi się, ja szanuję każdego sportowca, także fajnie, że coś takiego się dzieje, ogólnie wczoraj były zawody Słodkiewicz Classic, było o wiele więcej osób, także no dzisiaj wygląda to, jak wygląda, mam nadzieję, że też będzie bardzo dużo ludzi, a my idziemy dalej. Zobaczcie, tutaj mamy taki fajny tor przeszkód, coś a la Ninja Warriors, także wiele osób dzisiaj brało udział właśnie w tym torze przeszkód. Świetna zabawa, o, macie akurat możliwość zobaczenia, jak to wygląda. Z tego, co tam kojarzę, to liczy się czas tego przejścia. I zarówno kobiety, jak i mężczyźni dzisiaj startowali. Chodzi o to, żeby jak najszybciej pokonać ten tor przeszkód. W ogóle samo pokonanie tego toru z pewnością wymaga już sporej siły i wytrzymałości, przede wszystkim przedramion. Siemano, jak widzicie, za rąbisty mamy mikrofon. Ze mną mój trener, jak również ambasador Joy Day. Joy Day, tak jest. Dokładnie, Marcin Kosel, najmniejszy człowiek o największych gabarytach w Polsce, także chyba wszyscy już o tym wiedzą. No i oczywiście, jak prawie za każdym razem, oczywiście dawno tego nie mówiłem, pierwszy Polak, który zdobył złoto na Arnold Classic USA, przedstawiam Wam Marcin Kosel, Koselini. Dzień dobry! Podobno ksywa masz Napoleon, a skąd ona się wzięła, Marcin? Z tego, że jestem tak zajebiście przystojny jak on. Wiesz, tego ci ja mogę szczerze powiedzieć, no jakbym był kobietą, to może by się za siebie wziął, no ale niestety ja wolę panie... Po chłopakach nam się beka. Dobra. Podobnie rzecz biorąc, tak, witamy Was wszystkich serdecznie na Słodkiewicz Classic i ogólnie na FIWE. Jeżeli chodzi o zawody Słodkiewicz Classic, zajebiście, bardzo dużo obsada. Cieszy mnie to ogromnie, że mimo wszystko, mimo tego tak zwanego COVID-a, ludzie trenowali, spieli się, pokazali naprawdę bardzo dobre formy. Dzisiaj mamy drugi dzień zawodów. Puchar Polski, myślę, że będzie tak samo atrakcyjny jak wczorajszy dzień. Ej, słyszałem w ogóle, że wczoraj ludzie cię zaczepiali, to prawda? Tak, zaczepiali mnie, gonili, nie wiem co chcieli, uciekałem, nie no, żartuję, bardzo mi miło z tego powodu. Oczywiście dla każdego kulturysty i osoby, która trenuje, jeżeli jest taka możliwość, no to jak najbardziej, nie? Marcinie, powiedz nam, bo wiemy o tym doskonale, ja i ty na pewno, ale dowiedzą się nasi fani, gdzie się szykujesz, na jakie zawody? Słyszałem, że jakieś mistrzostwa Europy, no, tak? To prawda? Wiecie co, takie są plany, zobaczę, takie słuchy mnie doszły, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, myślę, że w dobrym kierunku to wszystko idzie, a co będzie, a jakie wykniki będą, no to się okaże za jakiś czas. No, a tak naprawdę poważnie, wspólnie z trenerem moim Marcinem szykujemy się na najbliższe zawody, które odbędą się 8-10 października, Alicante, mistrzostwa Europy NPC, moi kochani, idziemy do konkurencji, nie podtrzymujemy Polskiego Związku, tylko jesteśmy wolni, tak? Marcin, jesteśmy wolni? No i zawsze jesteśmy wolni. Dokładnie, freedom, także pozdrawiamy Was, a my lecimy dalej, tak? No i oczywiście chcieliśmy zaznaczyć, że jeżeli się szykujecie do zawodów i potrzebujecie pewnego wsparcia, a cała nasza odporność idzie od brzuszka i elit, czyli zapraszamy do odwiedzenia Joy Day Probiotyk. Tak, strona Living Food, tam macie na hasło, kto jak już będzie wiedział i słucha mnie i ogląda Marcina. Ja jestem dowodem i ten tak samo tutaj Łukasz jest dowodem, że probiotyki, które stosujemy, naprawdę działają. Trzeba podebrać formę pod siebie, pod swoje potrzeby, a na pewno będziecie z tego bardzo zadowoleni. Także tym akcentem uczymy. Dziękuję, trener. I pamiętajcie, na hasło Sport Plus otrzymujecie od nas 25% rabatu. Pozdrawiamy. Różne ciuszki jeszcze przyjechały, takie w kwiaty kolorowe, czy na przykład tutaj jakaś firma, też widziałem, sporo klientów było, leginsiki, biustonosze sportowe, jakieś dresy. Tak to mniej więcej wygląda. Siemano, siemano, witam Was serdecznie z naszym zarąbistym mikrofonikiem, prosto z FIWE targu w Warszawie, dziś drugi dzień, gdzie są zawody, Puchar Polski się odbywa, a z nami kto? Nasz też ambasador Adaś. Adaś, tutaj wyrwałeś go na chwilę, pogadać o jakichś głupotach, ale tak na poważnie pogadamy o tym, co gadamy dzisiaj, tak, o poważnych rzeczach, także Adaś, powiedz nam, co sądzisz, bo już jak jesteś naszym ambasadorem, no to wypowiedz się na tych naszych probiotykach, które byś polecił, które są takie bardziej dla sportowca, takie dla amatora. Po prostu tak w paru krótkich słowach powiedz konkretnie. Przede wszystkim cześć wszystkim, tak naprawdę. Co mogę powiedzieć o probiotykach? No nie wiem, bardzo długo już z Wami współpracuję. Nie pamiętam, kiedy by weszliście na rynek, ale to już pewnie są dobre z 2 lata, że tak powiem. No ja używam ciągle tego probiotyk sportu, tak? Mamy tak, biały czy czarny? Czarny. Czarny najlepszy. Czarny i mówię, to jest bardzo wrotna suplementacja. Leci cały rok, że tak powiem, niezależnie starty, nie starty, o mikroflorę jelitową warto dbać, trzeba dbać, jelita drugi mózg. No dokładnie, przed chwilą rozmawialiśmy z Karolem Milewskim, także Karol no, nie stosuje naszych, ale poleca i mówi, że właśnie i amatorzy, i nie amatorzy, i zawodnicy, i niezawodnicy, także no ja Wam powiem tak, nie? Uważam, że to jest ogólnie taki nasz główny motor napędowy, no bo jeśli mamy jakikolwiek problem z jelitami, będziemy chorzy na różne schorzenia, i nie mówię tylko jelitowych, no bo tak jak dobrze wiecie, no to jest flora bakteryjna główna zależna od jelit, także no na tyle to możemy powiedzieć, także dziękuję Ci, Adaś. Teraz proszę Cię, powiedz, bo na pewno pewnie milion osób Ci już zadało to pytanie, kiedy startujemy? No na pewno na wiosnę dopiero, wiesz, to cały ten rok, że tak powiem. I Elite dość, Pro. No nie, jeszcze nie jestem niestety pro, muszę zdobyć znaczy, tą kartę. Nie wiem, myślałem, że zdobyłeś kartę, nie, przepraszam, no właśnie, bo nie byłem... 3 razy miałem podejścia, 3 razy się nie udało, 3 razy byłem trzeci, a 2 dostaję, ale to bardzo dobrze, motywuje do dalszej pracy. W następnym roku od wiosny sobie na pewno zaczynam, czekam na kalendarz, ale wiem, że to będzie wiosna, jesień na pewno już, że tak powiem, jest te pragnienie startów, także... Także trzymamy za Ciebie kciuki, także... Też dodaje mocy przepraszam, Adasiowi nasz Joy Day, także trzymaj się, powodzenia i dużo zdrówka, tak? Idziemy sobie dalej, zobaczcie. Mamy zawody Słodkiewicz Classic. Dziękuję, wracacie na swoje poprzednie miejsce w szeregu. Czyli kulturystyka. No i dzisiaj jest bardzo dużo różnych kategorii, także jest na co popatrzeć. Przed nami kolejna 6. Postawa przodem. Niestety nie uda mi się tego doostrzyć, ale w tej chwili startują Bikini Fitness, także z pewnością fajna rozrywka dla panów, popatrzeć sobie trochę i idziemy dalej. Siemaneczko, siemaneczko, witamy Was z drugiego dnia targu FIWE. Dziś jestem tutaj z firmą Joy Day, a ze mną pan Karol Milewski. Cześć, witam wszystkich. Karol, powiedz, bo tutaj dzisiaj mam taki mikrofonnik, ale dajemy jakoś radę. Karol, no zapomniałem Cię, bo wiesz o tym, że no wszyscy wiemy w całym naszym kraju, że jesteś jednym takim z najlepszych zawodników niepełnosprawnych i jako ta osoba dla mnie jesteś osobą szczególną. Ja Ci bardzo mocno dopinguję. Jeśli mam słabe dni, to patrzę na na twoje story czasami, co tam Karol wrzucił, i dajesz mi takiego kopa motywacji, także mnie to mega cieszy. Będę więcej wrzucał teraz. No widzicie, zmotywowaliśmy Karola, także Karol, no pierwsze pytanie, no to widzisz, że jesteśmy w filmie Joy Day. Chciałem się zapytać ciebie, co ogólnie sądzisz o stosowaniu probiotyków, nie tylko jako sportowiec czy kulturysta, tylko jako też zwykły amator, co byś o tym powiedział? Nie, no, uważam, że są to też potrzebne rzeczy, może nie dla wszystkich, dla każdego, może nie każdy tego potrzebuje, ale zdecydowanie większość ludzi, których znam, nawet ci, którzy nie startują, bądź nawet których ja prowadzę, nie są to zawodnicy, normalni ludzie, po prostu też im polecam stosowanie jakichś tam probiotyków, tak? Czasami jest to tak metodą prób i błędów, bo wiadomo, że nie dla każdego są każde szczepy, no dobieramy to po prostu, ale to mówię, też nie jest u wszystkich, oczywiście zdecydowana większość tego używa, no, oraz moich znajomych, których, no ja tak samo, praktycznie większość sezonu też i masowego, tak, no, bo wtedy wiadomo, dużo jedzenia, no to trzeba czasami też się trochę wspomóc tymi probiotykami, tak? No jak najbardziej, to jest, wiemy wszyscy obydwoje, że na bank tak jest, także no wiadomo, cieszy mnie to, bo wiemy o tym, że no troszeczkę siedzimy w tym sporcie i wiemy o tym, że no stosowanie właśnie probiotyków, no w naszych przypadkach, no to jest szczególnie też ważne, tak jak mówisz, masa, duża ilość jedzenia, po to, żeby te jedzenia jakoś lepiej napracowały, tak, funkcjonowały lepiej, oczywiście, no i odporność przede wszystkim, tak, bo to ludzie też zapominają o tym. No właśnie, cały no, motor napędowy, moi kochani, no to właśnie jelitka i od tego, no, że my im mocniejsza jelitka, tym możemy mocniej rządzić we wszystkim. Tak. Aha, dokładnie. Dobra, no to jedno z najważniejszych pytań, bo pewnie i tak już ci milion co zadało. No Karol, no wiem, że teraz jesteś w rozbudowie lub na masie, jeśli się tak, nie pomyliłem. No taka jeszcze nie hardkorowa masa, ale tak już zacząłem masować któryś tydzień. Widzicie, no. Gościa zaczął masować, także no na kamerze może tego nie widać, ale na żywo ja patrzę na Karola i dla mnie jest no naprawdę potężny, także szacun. No Karol, no podejrzewam, że no jakieś plany na przyszły rok to na pewno będą, co? Tak, plany były już w tym roku, tylko wiadomo, co pokrzyżowało nam plany. W tym roku miałem lecieć z zamiarem zgarnięcia karty pro i od razu wystartowania z prosami, no ale no niestety no, nie było to dane w tym roku, mi jak i tak samo i wielu innym kolegom zawodnikom w naszej branży, no ale plany przenoszę plany na przyszły sezon. O ile nic znowu się dziwnego nie wydarzy, myślę, że w przyszłym sezonie uda się polecieć, tak? No jeszcze zobaczę, jak ten sezon masowy mi wyjdzie, bo chciałbym dość mocno i trochę się rozbudować, poprawić kilka słabszych partii. Przepraszam, że się śmieję, no, ale Karol jest tak dobrze rozbudowany, że nie chcę sobie tego wyobrazić, jak on się naprawdę teraz rozbuduje, także trzymam kciuki, Karol, za ciebie i mam nadzieję, że ci się uda. No i chciałbym właśnie tam się wybrać, nie? W przyszłym sezonie. No zobaczymy, jak będzie. Pewnie tak okolice luty, marzec tak zadecyduje o tym, no zobaczę, jak będzie. Przypominam ci, że w lutym jest Arnold Classic, nie? Tak, tylko że na Arnolda, ja będąc w swojej kategorii na wózku, na Arnolda każdy sobie może polecić, opłacić, polecić, no, tak? No. A na przykład już u mnie są sami prosi, więc ja chcąc startować w Arnoldzie, no to muszę mieć kartę pro. Aha, rozumiem, tak, rozumiem, no. Taka kolejność jest, bo też się dowiadywałem o tym już parę lat temu, o to i tak... Także super, Karol, w ogóle piąteczka, dziękuję za poświęcony czas. Cieszę się, że mogliśmy pogadać, cieszę się, że jesteś tak w naszym kraju osobą, która napędza innych zawodników, bo z wieloma zawodnikami tutaj rozmawiam. W swojej kategorii będę podnosił poziom, poprzeczkę z roku na rok, także no to... łatwo konkurencja nie będzie miała, na pewno. No to koledzy tutaj Karola, bądźcie czujni, bo Karol weźcie się do roboty, bo nie ma kto startować, nie ma z kim startować w Polsce. No właśnie, to zawsze fajna zabawa jest i motywuje innych tak samo. Także super, dziękuję, pozdrawiam, udanych targów. Siemandero, siemandero, witam was z drugiego dnia targów, już po raz kolejny. Dziś rozmówki z naszymi ambasadorami, tym razem już z Piotrem Szeligą. Piotr teraz przekształcił się mocno na fighterkę, jeśli dobrze wszyscy śledzą Piotra i wiedzą. Piotr teraz będzie walczył na Fame MMA 8, dobrze mówię, Piotr? Także do 21 listopada, także Piotr, to jest jedno, ale to, że tutaj właśnie jestem Piotra Zapalić, chciałem Piotra podpytać, żeby nam trochę powiedział, co ogólnie sądzi o probiotykach i jakby mógłby tutaj od siebie powiedzieć parę zdań pozytywnych lub negatywnych, dlaczego warto czy nie warto. po prostu wypowiedź się, tak jak uważasz, tyle. Proszę. Kurczę, witam wszystkich serdecznie przede wszystkim. Jeżeli chodzi o probiotyki, ja już to mówiłem nie raz, nie dwa i nie trzy, że ja ogólnie, wiecie, ja jestem szczerą osobą i jak mam coś powiedzieć, to powiem złego, jak mam coś powiedzieć dobrego, to powiem dobrego. Jeżeli chodzi o probiotyki Joy Day'a, no to tutaj jest tylko można się wyrazić w superlatywach, no bo kurczę, jednak gdzieś tam to samopoczucie jest dużo lepsze, na pewno w jelitach jest normalnie, nie jest ciężko i ogólnie no polecam, bo naprawdę warto, nie? Jest dużo tych bakterii, które naprawdę gdzieś tam pomagają, a jak wiemy jelita to jest nasz taki drugi mózg wręcz, jeżeli chodzi o organizm i naprawdę warto o nie dbać, nie? A tymi probiotykami na pewno to zrobicie. Także jak tu Piotr powiedział, że wiecie, że to jest nasz drugi organizm, tak naprawdę to jest główny motor napędowy, którym Piotr może dzięki temu wydawać z siebie naprawdę dużo mocy na treningach, no bo tak naprawdę jelita to jest, jak już dobrze wiecie i zaczęliście się w końcu interesować, mówimy tu o tym z tego względu, że cofając się jeszcze na rok, dwa wstecz, ludzie tak o tym nie mówili, ale zaczęli ludzie się przekonywać. Ja jestem sam królikiem doświadczalnym, bo miałem różnego rodzaju choroby poprzez helikobakter, mykoplazmozę, to była podobna choroba, długie antybiotykoterapię i odkąd naprawdę przyłożyłem się do probiotyków, jest już ponad 1,5 roku, w ogóle nie choruję, startuję w zawodach kulturystycznych, gdzie się mocno odwadnia, mój organizm jest mocno obciążony, nie zachorowałem, nawet nie miałem kataru, także jakiś to na pewno wpływ ma. Oczywiście, ale nawet lepsza przyswajalność wszystkiego jest. Dokładnie, no dokładnie. Kurczę, jak wiemy, no wszystko się przyswaja już w jelitach, więc tak jak mówię, no jeżeli chodzi o mnie, jak najbardziej współpraca z Joy Day'em to jest jedna z lepszych rzeczy, którą podjąłem, nie? Także cieszymy się, Piotr, no i idziemy do ostatniej sprawy, także pochwal nam się, powiedz jak twoje przygotowania na ten moment do Fame MMA, które się odbędą w listopadzie. No aktualnie jestem już w 4. miesiącu treningu, no to więc teraz mam taki jakby okres resetu troszkę, miałem jakieś 2-3 tygodnie przerwy. A takie resety są potrzebne. Dokładnie, bo gdzieś tam chciałem sobie zrobić tatuaż i ogólnie po prostu musiałem odpocząć, tak, bo robiłem po 3 treningi dziennie, więc no wychodziło około 15-16 treningów w tygodniu. No. Ale głównie się skupiałem na technice, dużo się skupiałem na technice. Teraz jeszcze przygotowuję stricte już pod przeciwnika, więc same sparingi z wielkimi koniami i po prostu wychodzę do klatki zrobić swoje, no i tyle, nie? Także 21 listopada, tak? Dokładnie, 21 listopada. Na pewno się dowiecie, Będzie się działo. A gdzie gala jest? Bo nawet nie wiem. Wiesz co, prawdopodobnie będzie, tak jak była przed chwilą, tak jak była wcześniej, ta 7 we Wrocławiu, ona będzie w Hilton Hotelu, to jest sala filmowa taka. Aha, no to super. No, czyli we Wrocławiu. Bo po prostu jest bez kibiców prawdopodobnie. No na 90%, bo to z tego co się na ten moment dzieje, no jest fajnie, dobrze, że targi się odbyły. Dobrze się odbyły, to chociaż się spotkaliśmy, porozmawialiśmy, będąc chociaż w tym jednym teamie. Także Piotrek, chciałbym ci powiedzieć, że jutro wrzucam relację i oznaczam cię, a już ci mówię dlaczego. Oznaczam cię, bo Joy Day przystąpił do bardzo fajnej akcji pod tytułem Sport Plus. I działamy na takiej zasadzie, że każdy, który uprawia jakikolwiek sport, nawet szachy, może się oznaczać, nawet nas, i przepuszczamy sobie to dalej. I z tą inicjatywą wyszliśmy wspólnie, gdzie właśnie Joy Day daje na hasło Sport Plus aż 25% rabatu. Także mam nadzieję, że udostępnisz nam to dalej. No, oczywiście. Zachęcisz innych, dodasz swoich kumpli i kolegów, którzy też mocno trenują. Wiecie, jak byłby to syf, to bym powiedział, że to jest syf, no i tyle, no i byśmy się sądzili. No. Ale że probiotyki robią robotę, więc jak najbardziej. Także łączymy się, to jest na zasadzie takiej motywacji, żebyśmy motywowali kolejnych, także fajnie, bo ty jesteś z innej dziedziny, ja jestem z innej, tam mamy kolegę biegacza, kogoś, także fajnie, bo to każdy coś tam sobie robi. Ale to nawet polecam sobie spróbować, nawet nie wiem, na tydzień czasu, bo to tak naprawdę chuj nie koszta, za przeproszeniem, kilka złotych po prostu za buteleczkę. Dokładnie. A nawet sobie spróbować. I jeszcze 25% rabatu. I jeszcze rabatu 25%. A tak jak mówię, no nawet przez ten tydzień spróbować i sami zobaczycie po prostu, że głupot nie gadamy, nie? No tylko, dokładnie, że robię robotę. Cieszę się. Piotr, dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Może kiedyś będzie. O, właśnie, no tutaj są, nie chcemy zdradzać. Z menadżerami muszę rozmawiać. Ogólnie chciałem ci powiedzieć, że ostatnio na, jak to mówi, poznańskich bulwarach, jak to mówi, bonus, jak to mówił, Akademii Gym, ale to nie było Akademii Gym, zadebiutowałem w zapasach z Karolem Miszkiewiczem, także no Kubuś już pewnie coś ci mówił, chcieli... tak, słucham, 2 kilo, także fajnie, bo przepłona uderzyła i w końcu puściło mnie, więc posmakowałem na razie samych zapasów, wiem jak to smakuje. Mamy taką inicjatywę z tego względu, że chcemy mnie sprawdzić jako kulturystę w wielu dziedzinach, teraz były zapasy, teraz chcemy spróbować coś z fajterki. Ze mną w tak chcesz spróbować? Też chcę spróbować, chcę się zobaczyć jak to smakuje, z tego względu, że ja ogólnie na co dzień jestem żołnierzem i muszę być mobilny, także mi to dodaje takiej motywacji, mogę się spróbować i cieszy mnie to, że będę mógł, jeśli się zgodzisz, no to spotkamy się gdzieś, przyjedziemy i coś wspólnego zrobimy dla Joy Day oczywiście. Nie ma problemu, ale to już dopiero na pewno po walce, bo... Po walce. Dokładnie, tak teraz stricte jestem skupiony po prostu na przygotowaniach. Dokładnie. Mam tam jakiś wykreślony plan po prostu, którego się trzymam i raczej z kursu zbaczać nie chcę. Czyli widzimy się na święta, na Mikołaja. No, tak mi się wydaje. Zrobię ci dobrą paczkę. Dobra, dziękuję, to damy sobie prezy nawzajem. Damy sobie po szocie i będzie fajnie. Dokładnie. Dobrze, no to na zakończenie dzięki, pozdrawiam. Siema. Jaki dzisiaj challenge robimy? Dzisiaj docelowo będzie 100 kg, 30 ruchów. Zobaczymy, czy się uda. Jak się nie uda, to z Warszawy idę pieszo do Poznania. O kurde. Całe mięśnie zredukujesz. Teraz mamy 9 dyszek, rozgrzewka dalej. Teraz zakładamy stówę. Z racji, że z tamtego stoiska bali się, że im wygnę sztangi i nas wygonili, to przenieśliśmy się na inne. Teraz idziemy tutaj, ostatnią serię, bo tam się rozgrzaliśmy, a tutaj seria docelowa. Ile mamy? Stówka. Jedziesz. Dobrze idzie. Dobrze. Jak maszyna. Dobrze, gładko idzie. Pięknie, masło. Dawaj, dawaj. Dajesz, dajesz. Odpocznij chwilę w górze. Dobrze i pojedynczo. Ciao. Dobre. Dobre. Jeszcze spokojnie. Wyjdzie. Dobre. Chyba troszeczkę zabrakło. Ile było? 27. 27 albo 26. Teraz troszeczkę bicepsy spompujemy. 50-60 kilo. Jedziemy. Baniaczki spompowane. Siemandero, witam was serdecznie na stoisku Joy Day, a ze mną, kto jak nie inny, Zwycięzców, czyli Daniel Myszkowski, podwójny Open z Radek Słodkiewicz z dzisiejszego pucharu, także mega gratulacje, Daniel, za wielką i ciężką walkę, bo pisałem nawet ostatnio z Danielem po nieciekawej sytuacji, ale Daniel powiedział, że nie odpuszcza, że pokaże, że z prawdziwym zawodnikiem zrobi jakąś formę? Bezczelna forma tylko. Także mega gratulacje, śledzę Daniela na bieżąco od bardzo długiego okresu czasu, także wiem, że Daniel naprawdę podejście do tego robi naprawdę mega mocne i zawsze, ale to zawsze jego definicja i forma jest na tak wysokim poziomie, jak sami teraz tu widzicie, że wychodzę na tą scenę, a naprawdę konkurencja zawsze u was jest duża, znaczy konkurencja, bardzo dużo zawodników i zawsze gdzieś tam nad jak Daniel stał w tym gdzieś tam szeregu, widać go, także jeszcze raz gratulacje, cieszę się, powiedz wam, czy jakieś plany jeszcze są, czy już odpuszczamy? Nie, plany są konkretne, tak naprawdę za 2 tygodnie Diamond Cup Praga, gdzie są karty pro do wygrania. Fajnie, bo jest moja kategoria. Przerwę ci. Danio, życzę ci, kurde, z całego serca, żeby ta karta była, bo wiem o tym, że mega ci się ona należy. Pokazałeś w ogóle takiego harta walki, że jestem pełen podziw. Ja na co dzień jestem żołnierzem, ale w tym sporcie dla mnie jesteś prawdziwym specjalcem, także gratulacje jeszcze raz, powodzenia i mocno super ci dopinguję, nie? Dziękuję bardzo, bardzo miło. Także życzymy karty pro, tak? Tak jest, karta pro. Karta pro i później przejście do federacji właśnie tej Elite Pro i tam dalsze starty już na tym wyższym poziomie tych profesjonalistów, prawda? No i co? Ja tylko ci życzę jednego, zdrowia. Super, dzięki wielkie. Wszystko jeszcze mamy, nie? Dokładnie. Trzymajcie się, powodzenia, dziękuję, Daniel. Dobrze. Ej, nie, to ty, ale tutaj starce trzeba zrobić. Na koniec, trzymaj. Krystian, te ocenię ci dobrze mi idzie. Czekaj, oddalę się trochę. No stań, bo pójdźcie po kolei, powiesz, czy dobrze robię. 3, 2... Salsa. Wszystko dzisiaj brzydkie salsa. To jest dobre. Pokaż. Dobra, dalej. Dobra, i tak wycinamy, dobra. Dobra, siema, no, witam was na sam koniec tego dnia, a także gdzie jestem, jak widzicie, Kubuś pochwal się nam tutaj, dzisiaj byliśmy cały weekend tutaj na FIWE w Warszawie, także fajnie było, pogadaliśmy sobie dzisiaj z naszymi szczególnie ambasadorami Joy Day, którzy z nami współpracują, także zapraszamy do oglądania, już pewnie obejrzeliście, także podsumowując krótko zdjęcie na temat, naprawdę na ten moment mogę powiedzieć, że targi jeszcze są fajne, jeszcze warto przyjeżdżać, ale nie było to, co było rok czy 2 lata temu. Podejrzewam, że może COVID nam to dużo popsuł. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Takie spędy są fajne, można się dużo nakręcić, pooglądać dużo fajnych ludzi, pospotykać fajnych ludzi, porozmawiać, także zapraszam na kolejny rok. Szczerze mogę powiedzieć, miejmy nadzieję, że my też będziemy i najbardziej mi by zależało, żeby wam się spodobało to, co robimy, w którym kierunku idziemy tu z firmą Joy Day. Będzie dużo nowych, fajnych filmików, dowiecie się, bądźcie czujni, śledźcie kanał Flow Day, to nie jest YouPorn, także nie wstydźcie się, tu jest tylko wszystko o zdrowym trybie życia i o dobrej pracy jelitek, także, a wszystko to będą pokazywać wam nie tylko kulturyści, ale też fajterzy. Mamy tutaj naszego mistrza, chodź jeszcze piątkę przybijmy, naszego mistrza Polski zapaśników, także on dzisiaj też z nami tu był, może go mało było widać, bo ja nawijałem, ale kolega pochwal się. Troszeczkę musimy sprostować, 3 czy 4 medale srebrne, mistrza dobra nigdy nie było, no ale... Puchar Polski był. Ale był. Ja byłem pierwszy raz na targach, więc mi ciężko porównać, jak było wcześniej, inne lata. No, ale podobało mi się, dużo można spotkać fajnych osób, porozmawiać, doświadczenie jakieś wymienić. No, to jest bardzo ważne. Choć myślę, że parę firm tutaj jakichś większych zabrakło i mogło być lepiej, być może też COVID troszeczkę to zepsuł. Może inne lata będzie lepiej. No, oby. Także trzymajcie się, śledźcie nas na bieżąco i do następnego. Hej! Trzymaj. Dobra. Hej, dobra, dobry temat podsuwamy, dobra.